To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do Warszawy, żeby porozmawiać o relacjach ludzi i zwierząt w mieście. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Martyna Turska, witam Państwa serdecznie i jest ze mną pani Lena Wicherkiewicz, jedna z kuratorek wystawy Zwierzęta w Warszawie tropem relacji, którą od 12 maja można obejrzeć w Muzeum Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakiś czas temu oglądałam dokument o dzikich zwierzętach, które mieszkają w Amsterdamie. Tam narratorem jest kot, który chodzi po mieście, spotyka na swojej drodze raki, żaby przy kanałach, podgląda jak myszy zjadają po turystach resztki jedzenia, a mewy i czaple wyrywają na targach rybnych śledzie. Wszystko jest pokazane z takiej nieoczywistej, zoocentrycznej perspektywy. A historia Warszawy to też nie tylko historia ludzi, prawda? Tak, prawda. Natomiast trochę poszliśmy w inny sposób narracji niż ten film o Amsterdamie. Nasza wystawa jest też taką podróżą w głąb historii, to znaczy może nie tak bardzo, bardzo daleko, ale powiedzmy rozpoczynamy naszą opowieść tak z grubsza w XVII wieku i kontynuujemy ją aż do współczesności. Natomiast narracja nie jest, mimo że pojawia się w wystawie historia, natomiast wystawa nie ma takiego chronologicznego ciągu. Historia jest dla nas pewną taką ramą, w której opowiadamy o tym, jak układały się relacje ludzi i zwierząt w Warszawie właśnie w ciągu tych kilku wieków. Jasne, a pomysł na wystawę skąd się wziął? Czy to jest taki jakiś nowy trend w sztuce, żeby przez wystawy, przez filmy pokazywać te złożone relacje ludzi i zwierząt, a raczej zwierząt mieszkających w mieście? Znaczy na pewno takie zainteresowanie zwierzętami, ogólnie przyrodą już od jakiegoś czasu można zaobserwować w kulturze. To też jakby w naukach humanistycznych tak zwany zwrot zwierzęcy się dokonał. I wiem, że różne miasta, na przykład Wiedeń czy Londyn też organizowały wystawy pokazujące historię zwierząt, ale no, trudno było powiedzieć, że to jest jakiś taki bardzo zdefiniowany trend. Natomiast rzeczywiście na pewno można zaobserwować takie zjawisko zainteresowania zwierzętami, ale też ogólnie przyrodą, jakby w wystawiennictwie, tak, i w sztuce. Tutaj, jeżeli chodzi o wystawy dotyczące stricte jakby zwierząt w sztuce, to też można wspomnieć takie wystawy, które na przykład Zachęta organizowała, Fauna czy Ekce Animalia, przygotowane przez Orońsko, tutaj te wystawy, które w Polsce się odbyły. Czy my podążyliśmy dokładnie tym tropem? Nie do końca, chociaż sztuka na wystawie też się pojawia. Jest raczej pewnym jakby współczesnym komentarzem do tego, co działo się w historii, do tego, co się dzieje współcześnie. Natomiast jakby pomysł tak naprawdę był dosyć złożony, bo tutaj współkuratorami, czyli z Ewą Wieruch-Jankowską i z Rafałem Kosewskim, tak naprawdę pierwszy raz pracowaliśmy wspólnie przy tej wystawie. I każde z nas gdzieś miało w głowie pewien pomysł, jak do tego zwierzęcego tematu podejść. Każdy miał troszkę inny, więc praca była takim kompromisem i uzgadnianiem stanowisk. Natomiast wszyscy byliśmy po lekturze książki Erika Barataja, Zwierzęcy punkt widzenia, i to był jeden z takich impulsów, ale też nasze właśnie, no nie wiem, osobiste zainteresowania i każdego trochę inne. Ewa, jako osoba, która zajmuje się rzemiosłem artystycznym, myślała o wystawie, która gdzieś dotyczyłaby bardziej ikonografii zwierzęcej. Z kolei Rafał podchodził do tego bardziej naukowo i no też ze swoim doświadczeniem kuratorskim. Natomiast dla mnie gdzieś istotna była bardzo ta kwestia etyczna, jak właśnie w jaki sposób podchodzimy do zwierząt, jak je traktujemy, ale też i dla wszystkich nas oczywiście było jasne, że chcemy tę wystawę umieścić, no, ze względu na to, gdzie jesteśmy, gdzie pracujemy, znaczy my dwie z Ewą, Rafał jest kuratorem z zewnątrz, ale wiedzieliśmy, że wystawa się tutaj w Muzeum Warszawy odbędzie, więc zależało nam na tym, żeby ten kontekst Warszawy też wydobyć. Więc no tutaj były takie właśnie dosyć skomplikowana droga i też wiedzieliśmy no, z grubsza, jakie wcześniej były wystawy właśnie o tej tematyce zwierzęcej, co się dzieje w humanistyce współczesnej i też no, w jaki sposób no, chcieliśmy też, żeby tą wystawą wpisać w program Muzeum Warszawy, którego celem jest oczywiście opowiadanie historii miasta, ale odnoszenie jej do współczesności, znaczy to, co się działo kiedyś, jest dla nas pewną bazą do tego, żeby mówić o tym, co w mieście się teraz dzieje, i ta wystawa wyznacza też ten kierunek i jakby mieści się tutaj w tych naszych muzealnych planach.
Jasne. Ja przyznam się Państwu, że ja w zeszłym tygodniu już miałam okazję zwiedzić wystawę i pomyślałam, że może w podcaście mogłybyśmy spróbować tak oprowadzić naszych słuchaczy po kolejnych częściach wystawy, które pokazują ewolucję relacji ludzi ze zwierzętami. Ekspozycja wystawy, którą zaprojektowali Małgorzata Kłuciewicz i Simone de Jacobis, i do wątku tworzenia tej scenografii mam nadzieję, że jeszcze pod koniec rozmowy wrócimy. Ta wystawa pokazuje status zwierząt za pomocą 5 kategorii. Okazy, towar, siła robocza, towarzysze i sąsiedzi. Czy mogłaby Pani nas tak oprowadzić wirtualnie po tej wystawie? Będzie to pewnie dosyć trudne, ale spróbuję. Mam nadzieję, że mi się uda. No to zamykamy oczy i wyobrażamy sobie, że jesteśmy teraz z Panią i przechodzimy przez te kolejne kategorie. Tak naprawdę wystawę zaczynamy troszeczkę wcześniej, jeszcze zanim właśnie podejdziemy do tej z pierwszej sali, z pierwszej części wystawy. Rozpoczynamy wystawę tak dosyć nietypowo, 4 eksponatami, które pochodzą z naszych zbiorów i które naszym zdaniem no są takimi, powiedzmy, krokami milowymi w relacjach ludzi i zwierząt. Pokazują zmianę, która się dokonała w wyniku przemian takich też jakby społeczno-kulturowo-intelektualno-świadomościowych. I jednocześnie są to obiekty, które pochodzą z naszych zbiorów i które pokazują Warszawę. To znaczy ważne było dla nas, żeby wybrać takie eksponaty, które od razu będą się kojarzyły z Warszawą, że będzie łatwo można zidentyfikować, że to przedstawienie związane jest z naszym miastem. I tymi 4 eksponatami są akwaforta Canaletta przedstawiająca widok Pałacu Ordynackiego. Mimo że w tytule jest pałac, to tak naprawdę mamy przedstawioną taka społeczność Warszawy i w tym zwierzęta. Ta kompozycja jest bardzo charakterystyczna. W dolnej części jest właśnie taka jakby Warszawa wiejsko-miejska, to znaczy jakby to zaplecze, pracujący ludzie i pracujące zwierzęta w dużej liczbie. Potem właśnie widać miasto z tytułowym pałacem ordynackim, Wisłę i połać nieba dużą. I to przedstawienie wydaje nam się pokazywać taki właśnie XVIII-wieczne spojrzenie na miasto, ale też na relacje ludzi i zwierząt. I na pewną hierarchię, która w związku z przede wszystkim jakby tutaj podejściem chrześcijańskim wskazywała tę hierarchiczną strukturę, w tle której człowiek jest panem wszelkiego stworzenia tutaj na ziemi. I to jakby ta władza dana mu była od Boga i człowiek realizuje to posłannictwo, tak? Czyni sobie te zwierzęta poddanymi. I temu przedstawieniu towarzyszy też tekst, fragment z książki jednego z pierwszych przyrodników, Krzysztofa Kluka, który właśnie mówi o tym boskim porządku i jakby relacji ludzi i zwierząt, bardzo takiej hierarchicznej, jasno określonej. Drugim eksponatem jest niewielka fotografia Konrada Brandla przedstawiająca fragment Powiśla. To jest fotografia z lat 90. XIX wieku, czyli ponad 100 lat późniejsza od pracy Canaletta. I pokazuje zupełnie inną sytuację. Widzimy 3 osoby, starszego mężczyznę, dziewczynkę i chłopca, którzy przypatrują się odpoczywającym koniom. Znaczy, przedstawione są tam 2 konie, jeden leżący, być może chory, tak się wydaje. Ale to, co jest zaskakujące, to jest przede wszystkim zmiana tej perspektywy patrzenia na zwierzęta. Widzimy jakby zainteresowanie ludzi i jakby nie patrzenie na zwierzę w kontekście jakimś użytkowym, tak? To jest bardziej jakby zainteresowanie, jakiś rodzaj współczucia i takiej emocjonalnej bliskości. I to rzeczywiście pokazuje też ogromną zmianę, jaka dokonała się w wyniku też jakby badań naukowych i jakby zmiany też światopoglądu. Oczywiście ten chrześcijański nadal dominował, ale zaczęło przez to wszystko przeświecać takie przekonanie, że zwierzęta są istotami czującymi i że jakby zadawanie im bólu i wykorzystywanie ich nadmierne jest po prostu krzywdzeniem, tak? I tutaj jakby cytat, który jest zamieszczony obok tej fotografii z początku XX wieku Kazimierza Lubeckiego, który w swoim tekście Kwestia zwierząt właśnie taki pogląd wyraził. Może ja tutaj pozwolę sobie zacytować ten cytat, bo to rzeczywiście warto przytoczyć. To jest z 1908 roku. Przyrodoznawstwo stwierdza z najzupełniejszą stanowczością, że organizmy zwierzęce są nader podobne do ludzkich, że są przede wszystkim czujące, a wobec tego wszelkie przysposażanie im cierpienia, niewywołane koniecznością, jest okrutne i nieetyczne. Tak.
Potem kolejną pracą, która dotyczy takiej bardzo warszawskiej historii, jest przedstawienie gołębiarki, starszej kobiety karmiącej gołębie. Jest to postać jakby znana, historycznie znana, i gołębie, znaczy no oczywiście też są konkretne, natomiast no niestety w przeciwieństwie do kobiety nieznane z imienia. Pani nazywa się Kazimiera Majchrzak i zajmowała się gołębiami. To cała historia ma swoje źródło w okresie międzywojennym. Wtedy się rozpoczyna i wtedy pani Kazimiera opiekuje się starowiskimi gołębiami, karmi je. To wynika z bardzo takiego też przywiązania i emocjonalnego stosunku do tych ptaków. I ta historia nie kończy się przed wojną. Ona przeżywa wojnę i po wojnie w ruinach tutaj na ulicy Piwnej karmi gołębie. I to przedstawienie, to jest rysunek Włodzimierza Bartoszewicza, który właśnie ją przedstawia już jako osobę starszą po wojnie i która nadal karmi gołębie. Zresztą jest to takie bardzo dojmujące, ponieważ ona, żeby zdobyć pokarm dla ptaków, żebrała, tak, prosiła ludzi o wsparcie, więc tym bardziej jest to takie poruszające. Temu rysunkowi towarzyszy cytat, to są słowa malarza Jerzego Nowosielskiego, który też poza tym, że był malarzem, też był filozofem. I tutaj też odwołuje się do więzi emocjonalnej między nami a zwierzętami i tego, że same zwierzęta między sobą okazują emocje, ale okazują je też wobec nas i są właśnie zdolne do przywiązania i do okazywania uczuć. I tutaj było dla nas ważne, żeby też ten wątek właśnie takiej emocjonalnej więzi ze zwierzętami, takiej wzajemności w tych relacjach podkreślić. I ostatnia praca, która się znajduje w pierwszej sali, to fotokompozycja Diany Lelonek. To jest zupełnie współczesna praca, która odwołuje się do niedawnych wydarzeń, wycinki części Puszczy Białowieskiej i jest wyrazem protestu artystki wobec tej praktyki. Fotografia przedstawia budynek Ministerstwa Środowiska w Warszawie przy ulicy Wawelskiej, który jest porośnięty właśnie... Tytuł tej pracy to jest Ministerstwo Środowiska porośnięte środkowoeuropejskim lasem mieszanym i to właśnie jakby bezpośrednio jest przedstawione na tej pracy, w której artystka właśnie pokazuje to, że przyroda bierze odwet na nas, na naszych ludzkich działaniach i że jednak ma w sobie siłę, żeby się przeciwstawić. Tak, ja muszę powiedzieć, że ta praca na mnie też zrobiła piorunujące wrażenie i rzeczywiście no... Niby to jest taki kolaż, w którym jest coś dziwnego i widać, że to jest trochę nierealne, a z drugiej strony bardzo realne i do wyobrażenia sobie. Tak, tak. Ta praca jest rzeczywiście bardzo taka przejmująca. Ona jest nawet swego rodzaju takim manifestem. Czuję się siłę tego przekonania artystki i jej właśnie wiary w siłę przyrody i że pewien porządek jakby taki naturalny jednak istnieje. Też jest takim wołaniem o rozsądek na pewno w stronę człowieka. I w kolejnej sali przechodzimy do pierwszej relacji, którą Państwo pokazujecie w całej wystawie, czyli okazy. I tam ja muszę powiedzieć, że na mnie największe wrażenie zrobił obraz pożerający pejzaż Bartosza Kokosińskiego. No to jest bardzo oryginalna i wstrząsająca praca. Tak, jest to praca, którą wybraliśmy jako swego rodzaju komentarz do tej relacji, współczesny komentarz, ponieważ ta część wystawy dotyczy pozyskiwania ciał zwierząt, fragmentów zwierząt w celach właśnie eksponowania i kontemplowania. Tutaj myślę właśnie o trofeach. Praca Bartosza Kokosińskiego przedstawia, jest to obraz, ale tak naprawdę jest to powiedzmy obiekt, tak? Bo to jest rzeczywiście obraz, który zagarnia jakiś fragment rzeczywistości, a tą rzeczywistością są właśnie myśliwskie trofea, pchane zwierzęta i to jest taka rzeczywiście takie jakby pokazanie symboliczne takiego właśnie kompulsywnego pochłaniania zwierząt, tak? Na tej wystawie odnosimy się w zasadzie do przeszłości miasta, do zwierzyńców, które w pobliżu Warszawy funkcjonowały, zakładane przez książęta i parki do polowań. Potem jakby królowie już Polski też kontynuowali tę tradycję. Więc miejsca, w których jakby oglądano zwierzęta, ale na które tam także polowano. I stąd jakby na wystawie pokazujemy trofea myśliwskie, pokazujemy broń, z której strzelano do zwierząt. Pokazujemy też martwe natury przedstawiające sceny uczty, ponieważ jakby od polowania jest bardzo blisko właśnie do stołu i tej kultury uczty. Polowanie było też poza pewnym jakby tym praktycznym aspektem jakby pozyskania pożywienia i było też takim jakby demonstracją władzy człowieka nad zwierzęciem i stąd też gromadzenie trofeów też jakby ma umacniać ten stosunek. Druga część
okazów dotyczy już jakby takiego, powiedzmy, bardziej naukowego, ale też częściowo rozrywkowego podejścia do zwierząt, do tworzenia, tutaj mówimy o tworzeniu kolekcji, przede wszystkim o gabinecie zoologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, który był pierwszą placówką naukową, która udostępniała wiedzę o zwierzętach, eksponowała właśnie eksponaty taksydermiczne i preparaty zwierzęce. Miała jakby cele naukowe, ale też oczywiście warszawiacy zaspokajali swoją ciekawość co do zwierząt. W okresie międzywojennym gabinet został przekształcony w Muzeum Przyrodnicze i był placówką taką właśnie też udostępniającą na zasadach muzealnych swoje zbiory. I to była właśnie ta część okazów, do której odwołujemy się do takiej naukowej ciekawości, która też oczywiście wiąże się, bo też mamy wszyscy świadomość, że pozyskanie takich okazów zwierzęcych do kolekcji no też wiązało się no, z przemocą wobec zwierząt. Tak? Te zwierzęta były odławiane, potem właśnie preparowane. Zresztą pracownia preparatorska przy gabinecie funkcjonowała i potem przy Muzeum Przyrodniczym też. W tej części mówimy też o menażeriach. Pokazujemy plakaty z objazdowych menażerii, które przyjeżdżały do Warszawy w XIX wieku. I wreszcie opowiadamy też o warszawskim zoo, które powstało w końcu lat 20. i które było oczywiście też placówką, która dostarczała jakby wiedzy na temat zwierząt, pełniła funkcje edukacyjne, ale też ta działalność, powiedzmy, rozwija się bardziej już po II wojnie światowej placówką naukową, mającą też cele właśnie związane z zachowaniem ginących gatunków. Pokazujemy tutaj fotografie Henryka Podtępskiego, które pokazują zoo w tym okresie właśnie wczesnym, końca lat 20. i lat 30., więc możemy zobaczyć, jak wyglądało wtedy zoo. Pokazujemy współczesne plakaty, na przykład Waldemara Świeżego, plakaty, które zachęcały do tego, żeby zoo odwiedzić. Pokazujemy metryki zwierząt, obraz szympansicy Lucy, która mieszka w zoo i która maluje obrazy właśnie. Tak. A potem przechodzimy do kolejnej części i to jest chyba najsmutniejsza, nie wiem, czy można tak powiedzieć, najsmutniejsza relacja, czyli którą nazwaliście towar. Tak, ja zgodzę się z tym, to jest chyba najsmutniejsza, najbardziej tylko poruszająca część wystawy, ponieważ ona mówi o relacji w zasadzie jednostronnej, tak? To jest relacja, z której tylko człowiek czerpie korzyści, zwierzęta służą w zaspokajaniu potrzeb, tak, są źródłem surowców i pokarmu, no bo tak jednak dieta mięsna jest chyba dominująca była, póki co jest. I to jest chyba też część, która jest najbardziej też znowu niestety aktualna dla naszych czasów. Oczywiście, tak jak pani powiedziała, na wystawie jest głównie perspektywa historyczna, ale mamy tutaj i odzież produkowaną ze zwierząt i właśnie jest ten aspekt diety mięsnej silnie podkreślony. Więc to jest taka niestety aktualna też część, prawda? Tak, tak. Oczywiście wiadomo, że część z tych wyrobów, które pokazujemy, których wykorzystane są ciała zwierząt, różne tkanki, nie wiem, skóra, futra, a też wytwory z skóry, tkanki skórnej, jak nie wiem, jak rogi, czy też kości zwierząt. Wiadomo, że to są przedmioty historyczne i w większości już tego typu wyrobów nie wytwarza się, ale no, zdajemy sobie sprawę, że one gdzieś jakby w świadomości nadal funkcjonują. Tak samo nie odbywa się już raczej handel zwierzętami, to może sporadycznie się czasem odbywa, no, karp na Boże Narodzenie nadal jednak funkcjonuje, ale no, takich targów zwierzęcych, jak kiedyś były w Warszawie, no, już teraz nie ma, natomiast no, oczywiście temat korzystania ze zwierząt nadal występuje, mimo że mamy coraz większą świadomość i też jakby różne organizacje prozwierzęce, ale nie tylko. Czasami po prostu ludzie ze zwykłego jakby takiego odruchu współczucia dokonują jakby pewnych wyborów życiowych, które jednak mają na celu zmniejszenie cierpienia zwierząt. Ale tak, to jest nadal aktualny wątek. No tak samo zresztą w sumie można powiedzieć, że polowania też jakoś nadal się odbywają. No właśnie, niestety tak. Potem trochę, niestety taka moja rola przyspieszając, bo jeszcze chcemy o paru rzeczach powiedzieć w podcaście. Potem jest dział siły roboczej, też przeciekawy, ale skoro opowiedziałyśmy trochę o tym smutnym aspekcie zwierząt jako towarów, opowiedzmy może o tym mniejszym, czyli przeskoczmy do tej relacji, którą nazwaliście państwo towarzysze. Co tam znajdziemy? Co zobaczymy? No przede wszystkim tutaj jest to część no poświęcona takiej no, chyba najbardziej wzajemnej relacji i najbardziej ciepłej, ponieważ dotyczy takiej bliskości ze zwierzętami, które z nami mieszkają.
naszych domowników, współmieszkańców. To jest chyba też taka najbardziej symetryczna z relacji, z której no, wierzymy, że także zwierzęta czerpią przyjemność, przywiązują się do nas i darzą nas no, równie jakby intensywnymi uczuciami, chociaż czasami oczywiście zdajemy sprawę, że pewnie człowiek nie do końca rozumie intencje zwierząt i może czasem przesadza też w swoich afektach. Ale tak, tutaj jest chyba najbardziej przyjemnie i pokazujemy tutaj no właśnie dowody oddania, czyli na przykład wspólne portrety, zarówno malarskie, jak i fotograficzne. I to są prace też jakby z pewnego okresu historycznego, tak też od, powiedzmy od XIX wieku do współczesności. Niektóre są anonimowe, natomiast niektórych bohaterów znamy. To najczęściej są ze względu na znanych warszawiaków, którzy mieli swoich ulubionych towarzyszy, takich jak na przykład Eugeniusz Bodo i jego dog Arlekin Sambo, czy Julian Tuwim ze swoim Dżonciem. To była fotografia, ale on uwiecznił go też w wierszu. Po współczesne przedstawienia nawet dosyć takich nietypowych towarzyszy jak Świnka Lili, która mieszka w Warszawie, chyba jest najbardziej znaną warszawską świnką. No właśnie, to jest świetne, że wystawa przybliża też sylwetki zwierzęcych warszawiaków, naszych sąsiadów, mówię naszych teraz o warszawiakach. Oprócz Świnki Lili są też małże pracujące w grubej kaśce. Tak, pokazujemy film, który wspólnie z wodociągami przygotowaliśmy. Małże są strażniczkami, strażnikami czystości wody, która trafia do naszych mieszkań, więc tacy nietypowi pracownicy, nietypowi mieszkańcy. Zresztą te małże nie są rodowitymi warszawiakami, one przyjeżdżają z jezior wielkopolskich, zresztą po tej 3-miesięcznej pracy wracają właśnie do swoich jezior. Ja jeszcze w przewodniku po wystawie, który dostałam od Państwa, przeczytałam na samym końcu, a propos warszawiaków, o sokołach z Pałacu Kultury i Nauki. To jest jakaś niesamowita historia. W 1998 para sokołów, nazwana przez warszawiaków Warsem i Sawą, założyła gniazdo w Pałacu Kultury w oknie na 45. piętrze. I w sumie ta para wychowała 25 własnych i 5 przysposobionych sokoląt. Tak, teraz w Pałacu Kultury mieszka inna para, Gigi i Franek, jakby kontynuując tą tradycję. Zresztą sokoły mieszkają też w innych miejscach, w elektrociepłowni na Siekierkach i na Bielanach też jest chyba jedna para. Więc jakby no tak, sokoły sobie to jedne z ptaków, które, no wiadomo, miasto nie jest tworem stworzonym przez zwierzęta i dla nich im przyjaznym, natomiast niektóre adoptują się i znajdują tutaj właśnie zaskakująco dobre warunki, na przykład sokoły, tak, co jest takie o gołębiach i kurkowatych i wróblach, to pewnie to wszyscy wiemy, natomiast rzeczywiście sokoły są takimi mniej znanymi mieszkańcami. Ale tak, to jest bardzo ciekawa historia. Zresztą można obserwować życie sokołów. Jest umieszczona kamera, więc można śledzić ich, przynajmniej przez część roku, ich bytność właśnie w Warszawie. Tak. Jak się Pani pracowało nad wystawą podczas pandemii? Pani pracowała z dwójką wcześniej już wymienionych kuratorów, panią Ewą Wieruch-Jankowską i panem Rafałem Kosewskim. Pandemia pomogła czy przeszkodziła w tworzeniu? No, w pewien sposób nam trochę przeszkodziła. Wystawa miała się otworzyć już rok wcześniej. No, ze względu na pandemię została przesunięta. Więc my też częściowo musieliśmy nasze prace przerwać albo nieco je jakby spowolnić i pewne rzeczy też trochę zweryfikować. Więc chyba bym powiedziała, że jednak nam trochę utrudniła, chociaż myślę, że ma to też pozytywny aspekt, dlatego że jakby pandemia też oczywiście no, spowodowała też jakby przesunięcie troski jakby bardziej na siebie, ale paradoksalnie chyba była dla przyrody warszawskiej bardziej łaskawa, bo ograniczyliśmy naszą mobilność, przez to przyroda miała chyba trochę lżej. Myślę, że też część osób, no bo wiadomo, że no pandemia też jest wynikiem, znaczy oczywiście nie wiemy dokładnie jak to było, ale no jesteśmy, no wiadomo skąd jakby nawet koronawirusy się wzięły, tak, że wiemy, że to jest wirus od zwierzęcy, więc pewnie myślę, że dla niektórych osób też to doświadczenie pandemii spowodowało pewnie jakąś refleksję na temat naszych relacji ze zwierzętami, co chyba też jest ważne, więc no paradoksalnie pewne rzeczy utrudniła, ale też myślę, że pogłębiła jakby refleksję nad właśnie naszymi związkami z nieludzkimi zwierzętami. I to chyba jest ta pozytywna część. Myślę, że jesteśmy może bardziej wrażliwi i bardziej uważni. Przynajmniej mam taką nadzieję, że tak jest.
Tak, i jeszcze a propos wrażliwości i uważności, ja zapowiadałam wcześniej w rozmowie, że jeszcze zapytam o samą scenografię ekspozycji, bo została ona wykonana właściwie z materiałów recyklingowanych. Autorzy wystawy w tym sensie architektonicznym czy właśnie scenograficznym używali materiałów już wcześniej wykorzystywanych w innych wystawach, prawda? Tak, to prawda. To był jeden z naszych jakby pomysłów takich, który się zrodził w zasadzie na samym początku, jak myśleliśmy o koncepcji wystawy, jeszcze nie myśleliśmy o tym, jak ona mogłaby wyglądać, to pomyśleliśmy o tym, że skoro no, chcemy jednak podjąć się tematu jakby przyrodniczego, to pomyśleliśmy, że jesteśmy chyba też jakby zobowiązani wobec zwierząt, żeby no, zrobić ją z uważnością dla środowiska. I postanowiliśmy jak najmniej. To się w 100% nam nie udało, ale jednak chcieliśmy, żeby w dużej części scenografia wystawy została zbudowana z tego, co jakby mieliśmy we własnych zasobach magazynowych, czy to były pozostałości po poprzednich wystawach, ale też pozostałości wyposażenia dawnego muzeum. Więc te fragmenty można znaleźć na wystawie, to są czasami ścianki czy ekspozytory z poprzednich wystaw, dostosowane oczywiście do tej wystawy, ale też takie nietypowe rzeczy, jak na przykład wysłony grzejników, czy jakieś metalowe drzwi, więc one zostały po prostu użyte do przygotowania scenografii, którą właśnie grupa projektowa Centrala dla nas przygotowała. Zresztą oni, jakby im się ten pomysł bardzo spodobał, też jakby w sensie taka też idea ekologiczna, ale też jako taki projektowy element, to bardzo to jakby przyjęli i sami właśnie wybierali w magazynie naszym te elementy, z których tworzyli scenografię. Serdecznie zapraszamy Państwa na tę wystawę. Podpowiem, że wejście na nią jest w kamienicy numer 32 przy Rynku Starego Miasta. Polecam tę wystawę nie tylko warszawiakom, ale wszystkim, którzy będą odwiedzali stolicę w najbliższym czasie, bo wystawa jest do 3 października. Dziękuję za rozmowę. Naszą gościnią była dzisiaj jedna z kuratorek wystawy, pani Lena Wicherkiewicz. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Martyna Turska. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.